MS Powstaniec Warszawski. Czwarty statek z serii masowców uniwersalnych oznaczonych przez konstruktorów symbolem B517. Za tym symbolem kryją się dane techniczne. MS Powstaniec Warszawski posiada długość 198,4 metra i szerokość 24,4 metra. Wyposażony jest w silnik spalinowy o mocy 12 tysięcy koni mechanicznych. Pozwala mu to na rozwijanie szybkości 15 węzłów. W 5 ładowniach jednorazowo może zabrać 33,5 tysiąca ton ładunku. Przystosowany do przewozu towarów masowych, głównie węgla, rudy fosforytów i zboża. Statek wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia nawigacyjne. Bezwachtowy system obsługi siłowni. Załoga 18 osób. Posiada też urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska naturalnego. Oprócz jednoosobowych kabin do dyspozycji załogi, na statku znajduje się biblioteka z czytelnią, basen kąpielowy, sauna, sala gimnastyczna, ciemnia fotograficzna i inne udogodnienia, które ogólnie określamy zapleczem socjalnym. MS Powstaniec Warszawski zbudowany został na zamówienie Polskiej Żeglugi Morskiej przez Stocznię Szczecińską imienia Adolfa Warskiego. Jest 15. statkiem z tzw. serii kombatanckiej. Uczestnicy Powstania Warszawskiego od lat zabiegali o swój statek. 30 kwietnia 1982 roku licznie przybyli z różnych zakątków kraju do Stoczni Warskiego w Szczecinie na uroczystość wodowania. Ich marzenia, aby polski statek niósł po morzach i oceanach świata nie tylko chwałę polskiego stoczniowca, ale także sławił bohaterstwo powstańców warszawskich, po wielu, wielu latach ziściły się. Jest 29 października 1982 roku. Przy Kei Wałów Chrobrego w Szczecinie MS Powstaniec Warszawski oczekuje na uroczystość podniesienia bandery.